Kim? Dajcie znać tutaj na czacie, czy nas słychać, widać. Okej, okay. Marcin już. Cześć Marcin, cześć. Cześć Marcinie, cześć wszystkim. Cześć, okej. Okay. Sebastian, Tomek. Super, czyli słychać nas, widać, ekstra, to najważniejsze na webinarze. No słuchajcie, witajcie na webinarze pod tytułem wyzwania fana e-commerce. Jest dzisiaj z nami Artur Kurasiński. Cześć, Artur. Dzień dobry, cześć. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Słuchajcie, no Artur od dwóch, ponad dwóch dekad obserwuje i tłumaczy, jak technologia wpływa na nas, na nasze życie. Jest również autorem newsletterów Technofobii o technologii i biznesie. To również jest podcast o tej samej nazwie. Newsletter e commerceowo dla osób, które prowadzą własny e-commerce. Oraz smart hack dla przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać więcej i mądrzej, ale pracując mniej. Ja czytam wszystkie, także zachęcam Was. Artur dzisiaj opowie nam, czy e-commerce to dobra droga do zarabiania, no i przy tym podzieli się swoim doświadczeniem z tego zakresu, omówi potrzebne narzędzia i wiedzę, której tak naprawdę nie znajdziecie na blogach. Dzięki Wam za przybycie. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. Całość webinaru potrwa około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Chociaż Artur już tutaj mi mówił, że możecie też zadawać pytania w trakcie, on będzie czytał. Dokładnie. Jeżeli będziecie właśnie mieli te pytania, to proszę zapisujcie tutaj na czacie. Jeżeli któraś Artur ominie, to ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby mógł Artur odpowiedzieć na nie po prezentacji. Całość spotkania jest nagrywana, bo to jest też jedno z najważniejszych pytań na webinarach. Będzie dostępna na naszym kanale na YouTube za około tydzień. Wy jako osoby zapisane dostaniecie też link w mailu także będziecie mieli prawo pierwsi obejrzeć, zanim film będzie publiczny. No a teraz was zostawiam tak naprawdę z Arturem, bo pewnie już nie może się doczekać do przekazania wam swojej historii no. pana i e commerce Artur, żółta scena jest twoja. Dziękuję bardzo, Joanna. Cześć wszystkim. Tak jak powiedziała Adrianna, bardzo dziękuję za miły wstęp. Ja się nazywam Tykura i jestem fanem e-commerce. Ja oczywiście też nie tylko jestem fanem, ale, ale robię parę rzeczy związanych z e-commerce. Zaraz Wam o tym będę chciał dzisiaj dokładnie i głębiej opowiedzieć. A o czym będę mówił dzisiaj, to widzicie przed sobą. Czyli czy naprawdę to jest dobra droga dla mnie do zarabiania? E-commerce Polsce i za granicą czym się różni. Tu mogę powiedzieć z własnego doświadczenia na podstawie chyba trzech albo czterech biznesów, które prowadzę, jak, jakie te różnice są, czym to tak naprawdę w największej w największej skali się różni. Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o e-commerce, moim zdaniem, rzeczy, które często są pomijane i wielokrotnie nie są zbyt sexy, żeby je pokazywać i nimi chwalić. Jakich narzędzi i platform używam w swoich biznesach? Chętnie o tym opowiem, dlatego że myślę, że to jest wiedza, która po prostu jest przydatna, i nie rozumiem, dlaczego wiele innych osób o tym nie mówi. Często wstydzą się albo traktują to jako bardzo tajną broń, za pomocą której na pewno dokopują konkurencję, a to są rzeczy, z których korzystamy wszyscy. I na końcu, dlaczego nikomu nie kupuje, czyli prawdziwa twarz reklamy. Troszkę postaram się powiedzieć na podstawie moich błędów i problemów, które ja wychwytuję w swoich biznesach, dlaczego taki mamy duży zjazd i problem, i właściwie cały czas narzekamy na tą, na tą reklamę. No dobra, to, to teraz zacznijmy. <laughs> to ja w wieku chyba lat pięciu, może nawet mniej. To oczywiście, ten, ten miły człowiek w czapce, nie ten niedźwiedź. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę zajmował się e więc miałem taką smutną minę, ale myślę, że po wielu latach będę miał weselszą. No właśnie, zacząłem się zajmować e tak naprawdę nie wiedząc, że nim się zajmuję, chyba 20 parę lat temu. Na tej liście. Rzeczy nie ma mojego, na przykład, pierwszego dużego biznesu związanego z muzyką. To był portal nuta.pl, w którym, między innymi, oprócz Newsów, mieliśmy dział, po prostu sklep, w którym sprzedawaliśmy płyty fizyczne, płyty e, oraz kasety magnetofonowe. Uwaga, magnetofonowe. I to był mój pierwszy kontakt z e-commerce, z magazynem, z kwestiami związanymi z wprowadzaniem towaru do właśnie na półkę, zdejmowaniem, fiskalizacją i tak dalej. No a potem tego zrobiło się o wiele więcej. Obecnie jestem właścicielem, twórcą małego takiego powiedziałbym, że nano wydawnictwa, w którym sprzedaję swoje komiksy poświęcone, które tworzę, współtworzę scenariusz ale też drukuje i sprzedaje komiksy których, których edukuję, za pomocą których edukuje dzieciaki z właśnie technologii i, i nauki Edukomiks, Astrografy tam pomagałem przez przez kilka lat Adamowi Jesionkiewiczowi świetny przykład na to jak bardzo bardzo niszowa marka i właściwie pomysł który nigdy nie nie pachniał jakimś ogromnym sukcesem bardzo szybko przerodził się w biznes wielomilionowy Adam zresztą bardzo często o tym pisze Astrografy sprzedaje Głównie na początku sprzedawał pracę. Adam jest astrofotografem, fotografował niebo i drukował to i sprzedawał. Okazuje się, że to jest na tyle fascynujące, szczególnie poza Polską biznes, że można na tym zarobić wiele, wiele milionów złotych. Growth King to jest mała, malutka agencja, którą z Juliuszem Kiewicz współtworzymy. Właśnie na bazie, między innymi, doświadczeń z astrografy stwierdziliśmy, że bardzo istotnym elementem, o którym dużo osób zapomina, to jest e-mail marketing, ale tak naprawdę zautomatyzowany e-mail marketing. I teraz pomagamy agencjom, pomagamy sklepom właśnie na podstawie już pozyskanych adresów e-mail budować przewagę. I powiem Wam, że to jest fascynujące, ponieważ czasami potrafimy wykręcić wyniki rzędu 30% więcej przychodów, tylko na bazie pozyskanych już maili. Także nie wydajemy kas na reklamę, ale wykorzystujemy już pozyskane. Pozyskane maile. Także, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak to się robi, więcej, to, to zapraszam. Z takich innych rzeczy, no, oprócz książek edukacyjnych, też jestem, za chwilę będę otwierał sprzedaż książki poświęconej startupom. Też jestem twórcą takiego dosyć specjalistycznego narzędzia dla osób grających w gry, fabularne. Łączymy AIA, Before It Was Cool, zaczęliśmy to robić trzy lata temu. Łączymy AI do tworzenia tekstu i tworzenia map i dajemy taką bardzo fajną usługę. Też jestem współwłaścicielem małego, no, może już nie takiego małego, bo prawie 70 osób, studia developowego, gdzie robimy gry, więc też mam doświadczenie sprzedażą e, dóbr cyfrowych i gier. Ostatnio robię też szkolenia, które też oczywiście sprzedaję online, z właśnie e, związane z AI-em, i tam mamy po prostu klasyczne problemy związane z lajkiem, z, e, z konwersją, więc na bieżąco szkole się i też bardzo chętnie się tą wiedzą dzielę, jak to robić lepiej. E, I na końcu takie moje doświadczenie kontentowe, czyli smarthack.pl, to jest zamknięty jeden z trzech moich newsletterów. Ten jest zamknięty za Paywallem, gdzie po prostu sprzedaję swoją wiedzę. Więc jak widzicie, no nie jestem teoretykiem. Powiedziałbym, że jestem takim trochę zaawansowanym praktykiem, ale oczywiście bez przesady. Nie mam o dobrego zdania, jeżeli chodzi o tworzenie reklam. Od tego są na pewno lepsze osoby. Natomiast po tym mogę powiedzieć, po tym spisie można powiedzieć jedno, że na pewno wiem o co chodzi z e-commerce, bo te biznesy generują parę milionów złotych rocznie przychodu więc nie mam też takiego poczucia, że będę gadał po próżnicy. Natomiast pokazuję wam tylko to po to, żeby niech pochwalić się, że coś takiego jest i sobie tam plumka, tylko żeby wam pokazać, że nie gadacie z osobą, która czy też nie będzie do was mówiła osoba, która po prostu jest czystym takim teoretykiem. No dobrze, to teraz zajmiemy się pierwszym problemem. E-commerce, czy to jest naprawdę właściwa droga dla do zarabiania e dla mnie? Bo e-commerce dla większości osób wygląda bardzo fajnie, bardzo seksy. Tak? Ktoś sobie tworzy sklep, bo właściwie ten sklep się sam tworzy, bo jest tyle prostych narzędzi. E, nic nie trzeba robić. Właściwie to, jak popatrzymy na sukcesy opisywane na LinkedInie, to, to jest takie banalnie proste. Otwiera się sklep, te towary się same nazywają, same sobie robią zdjęcia. Nie trzeba w ogóle ich reklamować. No i po kilku miesiącach można pojechać na wymarzone wakacje, bo po prostu ten towar się sam sprzedaje, my mamy tylko ogromne problemy z jak odprowadzić od tego podatki, no i ten biznes jest po prostu nieprawdopodobnie, wręcz nieprzyzwoicie takim sukcesem. No, no to nie jest prawda, w 99% przypadków e-commerce to nie jest prawda, w większości wypadków to jest jak z otwieraniem knajpy, dlatego że nam się kiedyś w głowie pojawił pomysł, że och, to teraz będę zapraszał swoich znajomych do knajpy, dlatego chcę otworzyć taką, taką małą restaurację. No a potem się okazuje, że ci znajomi to już po trzech spotkaniach mają w nosie naszą knajpę i zaczynają chodzić gdzie indziej. No a my zostaliśmy, jak zostaliśmy z tą, tą knajpą i musimy nią zawiadywać. Trochę jest podobnie z e-commerce. Bardzo mało osób na początku przyjmuje do wiadomości, jakim to jest ogromnie wycieńczającym biznesem od strony prowadzenia. Bo co innego jest za zacząć to robić, a co innego jest to z sukcesem albo wręcz po prostu z dnia na dzień to prowadzić. Już nie mówię o tych biznesach, które mają tylko i wyłącznie sprzedaż produktów elektronicznych, bo to jest jeszcze pół biedy. Ale jak zaczynamy się bawić w właśnie fiskalizację, wprowadzanie na magazyn, zwroty, kwestie jakichś tam odpisów, kwestie podatkowe zaczyna się z tego robić ogromny problem. A jak wysyłam to jeszcze za granicę, tego dochodzą wady, trzeba to rejestrować, trzeba to potem zwracać, pisać do urzędów, to naprawdę zaczynam się troszkę odchciewać. Od, 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 od I to jest bardzo duża taka, powiedziałbym, ta zmiana, która zachodzi w każdym z nas. Ludzi, którzy na początku myśleli, a będę sprzedawał torebki własne albo mam taki pomysł, fajnie rysuję, to sobie będę, nie wiem, na Etsy wystawiała coś. Jasne. Platforma prosta: wrzucasz parę zdjęć, robisz opis i to się samo sprzedaje. No więc nic się samo nie sprzedaje, więc mam wrażenie, że bardzo dużo osób traktuje e-commerce jako taki trochę biznes na autopilocie, do którego właściwie to poza towarem, który, na którego nie trzeba mieć w ogóle pieniędzy, bo przecież to jest wszyscy mówią, że kupują gdzieś w Chinach, właściwie nic nie trzeba z tym robić, to się samo dzieje. No więc właśnie w e-commerce nic się nie dzieje. Samo na pewno. I podstawowa moja taka uwaga, jeżeli naprawdę myślisz o tym, że e-commerce jest dobre, to pogadaj najpierw z kimś, kto ten e-commerce prowadzi. Tak naprawdę. Znaczy, ma sklep, który zatrudnia jedną, dwie osoby, nawet jeżeli to nie jest dobry wyznacznik, bo znam sklepy, które prowadzone, astrografa Adama w szczycie były obsługiwane przez cztery osoby, ale obecnie Adam chyba robi to już tylko w dwie, więc to też nie jest dobry wyznacznik. Natomiast ilość rzeczy, które trzeba nauczyć się. Trzeba wiedzieć, zanim się ten e-commerce naprawdę zacznie robić, jest ogromna. I to jest nie tylko kwestia, właśnie związana z jaką platformę wybrać i czy reklamować się na Facebooku, czy jednak Google Ads są lepsze. To jest tysiące jeszcze innych rzeczy. Więc zanim komuś z Was wpadnie do głowy bawienie się w e-commerce, to naprawdę polecałbym albo praktyki u kogoś, kto taki sklep prowadzi, czy wręcz całą platformę, albo po prostu naprawdę do dowiedzenia się o od osoby, która przynajmniej już coś kiedyś zrobiła, może się sparzyła i tego już teraz nie robi. Ale nie popełniajcie tego błędu, że na takiej fazie ogromnego pozytywnego wzmożenia będziecie nagle się rzucali na, na e-commerce, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka branża. Drugi temat. E-commerce w Polsce i za granicą, czym się różni? No więc, przede wszystkim, różni się klientami, i to jest coś, o czym się bardzo rzadko mówi to znaczy Polska jest piekielnie bardzo strasznie ciężkim krajem pod kątem customer service, ale też oczekiwań klientów. To znaczy nie umiemy za bardzo radzić sobie z sytuacjami stresowymi i takimi krańcowymi e, w e-commerce, ale też nie potrafimy do końca no właśnie zarządzać e, tym sklepem pod kątem e, gdyby oczekiwań samych klientów. To znaczy klienci w Polsce no mają bardzo duże oczekiwania, one nie wynikają z zaświadczonych usług, to znaczy to nie jest tak, że ktoś kogoś tutaj wmanewrowuje i potem się okazuje, że, że jednak na stronie jest zupełnie coś innego napisane, tylko mamy bardzo dużą chęć otrzymania, czy ambicją naszą jest, żeby być obsłużonym po królewsku, a chcemy zapłacić bardzo, bardzo małą kwotę. I to jest coś, z czym zderzyłem się sprzedając... I gry w postaci czysto cyfrowej, i produkty fizyczne, i różnego typu porady, konsultingi, i parę jeszcze innych produktów. Klienci w Polsce są bardzo, bardzo, bardzo wymagający. Potrafią ogromnie zaszkodzić naszemu biznesowi, jeżeli popełnimy minimalny nawet błąd. Dam Wam przykład. Kilka miesięcy temu do mnie napisała jedna pani, że nie dostała mojej książki jeszcze za którą zapłaciła i ona generalnie to już się pozywa do, do prokuratora i w, zgłasza to na policję. No, taki mail, wiecie, no, z gatunku no, człowiek zaczyna mieć ciarki i jeżdżą mu, mu się resztka włosów na głowie, no bo to, to znaczy, że coś zostało totalnie schrzanione, więc szukam e-maila w mojej bazie danych ludzi, którzy zakupili ten produkt. Nie ma jej. No więc piszej, czy może pani podać mi informację, kiedy pani była ten produkt? Najlepiej, fakturę, jakiś produkt związany z a, to właśnie fiskalizacją, jakieś potwierdzenie tego, tego zakupu. No więc pani następne mailu się odzywa do mnie mówi, Nie, to nie było jednak w tym sklepie realizowane. Ale teraz, jak gdyby zrobiłem pauzę, tam nie było przeprosin. Tam po prostu była, aha, po prostu nie tutaj. Nie było, o przepraszam Pana bardzo serdecznie, że naraziłam Pana na niepotrzebny stres i tym bardziej, że oskarżyłam Pana o, o kradzież. Nie, po prostu sorry, znaczy okej, okay. inno okienko, źle mi się wkleiło. Jeżeli jesteś właścicielem albo tylko sklepu, to bardzo często będziesz otrzymywała do... do, do Gdzieś dostawała takie maile, ludzie będą Cię uważali za złodzieja, przekrętasa, no bo już zapłacili te 13 zł i dlaczego natychmiast nie otrzymali do swojego paczkomatu, w którym się pomylili, nie ma tego paczkomatu w okolicy, a tak naprawdę to nie dopłacili do, do ekspresu i dlaczego tego towaru nie ma. Więc yy, ja jeżeli mogę, to wybieram handel poza Polską, bo wtedy człowiek ma trochę mniej włosów siwych na głowie, a przede wszystkim klienci naprawdę doceniają to, co się robi. Więc dopóki to się nie zmieni, a mam wrażenie, że to jest trochę jak z naszymi różnymi wadami i przywarami narodowymi, bardzo rzadko podlega to modyfikacjom, no to ten e-commerce w Polsce naprawdę jest dosyć, powiedziałbym, niefajny. Jeżeli mamy opcję, idźmy sobie na, do cywilizowanej Europy, wy, wyjdźmy z naszym biznesem poza Polskę, dlatego że będziemy mieli możliwość po prostu lepszej konwersji, po drugie, kontakt z klientem będzie, będzie fajniejszy. W drugą stronę, customer service jest bardzo fatalny. Dlatego, że ludzie, którzy obsługują te sklepy, albo nie mają doświadczenia, albo po prostu mają nadmiar takich negatywnych komunikatów, co się kończy na tym, że bardzo łatwo jest takie osoby po prostu wkurzyć. I ja przyjęłem następującą politykę według Comix, jeżeli ktoś się do mnie odzywa i mówi: Panie Arturze, nie wiem, książka jest uszkodzona. Panie Arturze, nie dostałam tego, co, co zamówiłam. To, jest, to się zdarza. Oczywiście to nie jest tak, że mi się to zdarza codziennie, ale raz na nie wiem kilka dni taką informację dostaję, że coś zostało źle zapakowane. No, wiecie, problem w magazynie, problem, ktoś może mieć zły dzień, coś może dać się negatywnego. Absolutnie to jest ludzką rzeczą dokonać takich pomyłki. Nigdy, przyjąłem sobie za punkt honoru, nigdy nie dyskutuję z klientem. Ja wiem, że to jest, może być wykorzystywane, mogę być głupi, mogę być naiwny, może mogę być, o, o, być osobą, która po prostu podlega jakimś manipulacjom, ale przyjąłem punkt honoru, że jeżeli ja mam stracić godzinę czasu na wymianę mailową i tłumaczenie tej osobie, że nie, nie ma racji, bo nigdy takiej książki, albo nie, ja wolę mieć tą godzinę dla siebie, pójść na spacer, poczytać sobie jakąś miłą lekturę, niż się z takim klientem użerać. Tym bardziej, że mówimy o kwotach rzędu 75 zł, na przykład. Więc zwracam, pakuję, jeszcze dopakowuję jakiegoś gratis'a i potem obserwuję wysyp laurek, typu: Boże, nie wiedziałam, że można tak sytuację rozstrzygnąć. Jezu, dziękuję. A ja właściwie to nie wiem, co mam powiedzieć. Ludzie nie spodziewają się tego, że ktoś po drugiej stronie może być miły. Więc mam taki apel: jeżeli naprawdę nie jest to sprawa życia lub śmierci, to nie bądź takimi detalistami. Zamknijcie trochę te oczy. I dajcie tym ludziom popełnić ten błąd. Być może to w ogóle nie jest wasz błąd, tylko ich, ale oni was powieszą za to, jeżeli będziecie im to próbowali udowodnić. Klient zawsze ma rację. To jest podstawa biznesu w Polsce. Polecam bardzo polecieć, pojechać, jeżeli ktoś chce zobaczyć w ogóle na prawdziwy customer service, polećcie sobie do Stanów i nawet nie zamawiajcie niczego. Bądźcie ludźmi, którzy po prostu chodzą po ulicach, chodzą do. Do prostych knajpek, do restauracji, do kawiarni, do jakichś sklepów, zobaczycie nieprawdopodobną zmianę mentalną. I to jest coś, czego w Polsce, myślę, nawet w Europie za bardzo nie ma. To jest nastawienie tak proklienckie, które są niewiarygodnie, to jest niewiarygodnie różne od tego, co my w Europie mamy. I myślę, że dużo osób by znało ogromnego szoku w Polsce, gdyby zobaczyli. Ja wiem, że sobie przesyłamy czasami jakiś. Pasta albo wirale, co tam się zadziało na Amazonie i jak prosto jest odzyskać na przykład Kindle, bo wystarczy powiedzieć, że nie działa. Ale właśnie na tym polega ten cały amerykański em, sen, że oni wierzą w to, że po drugiej stronie będzie siedział klient, który będzie w tym momencie zadowolony i napisze fajną recenzję, napisze 10 na 10 polecam i to jest podstawa sukcesu. W Polsce potrafimy się użerać o pierdołę i to nam niszczy dzień. Więc podstawowa różnica to jest kwestia mentalności. Kwestie płatności w euro czy w dolarach zostawmy, bo to jest oczywista oczywistość. Natomiast, jeśli miałbym komukolwiek poradzić, to żeby po prostu wyszedł spoza tego mentalu polskiego i od razu stawiał swój e-commerce gdzieś poza granicami Polski a w rezultacie decydował się o tym, czy zostawić w ogóle polską wersję językową, czy obsługiwać klientów z Polski, dlatego, że też mi się wydaje, że w skali tych wszystkich zamówień, bądź może okaże się, że ten rynek polski to jest na przykład kilka procent i po prostu nie warto go obsługiwać. Wiem, że to jest przerażające, bo powinienem być przecież patriotą i tutaj machać flagą, ale tak wygląda biznes, więc według mnie podstawowa różnica właśnie między polskim a zagranicznym e polega na czymś takim. Dobra, Rzeczy, których być może nigdy się nie dowiesz i być może e, nie jest to nigdzie napisane, a na pewno nie jest to napisane na blogach, które, które przede wszystkim chwalą i to jest jakiś komp, który ma wzmacniać właśnie konwersję. Moim zdaniem jest to kwestia związana z, no właśnie, ogromną czarną dziurą, w którą można wpaść, prowadzić swój e-commerce, to znaczy, Będziesz miał duże koszty, będziesz musiał inwestować ogromne pieniądze w towar, w magazyn, w sprzęt, w platformę, w reklamę, w uczenie się, w na konferencje. A to wcale nie jest tak, że to jest coś, co pozwoli ci błyskawicznie wzrosnąć. E-commerce oznacza wejście do. W Polsce będzie już, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy sklepów internetowych. Które działają, część z nich będzie Twoją konkurencją, więc to nie jest tak, że to jest pustynie, na którą Ty nagle wchodzisz i jesteś Bogiem, tylko Ty wchodzisz do bardzo dużego i z ogromną ilością innych ludzi środowiska, które po prostu nie czeka na to, aż Twój towar będzie postawiony i Twoje stoisko się pojawi, tylko Ty będziesz po prostu musiał, musiała konkurować, więc Przede wszystkim e-commerce to jest normalna, zwykła sprzedaż, to jest też relacja. To nie jest tak, że strona internetowa wymusza na nas w 100% bycie osobami cyfrowymi, zdalnymi. Nie. Moim zdaniem właśnie odwrotnie. To jest nadal bardzo klasyczna taka handlarska tradycja. Tutaj trzeba pogadać, trzeba pójść, trzeba się z tymi klientami poznać, więc trzeba bywać w niektórych miejscach, trzeba się pojawiać na targach, trzeba wystawiać się, trzeba być widocznym poza siecią. Absolutnie nie jest tak, że sprzedaż w internecie oznacza, że puszczę parę maili, postawię sobie stronkę i będę już tutaj na automacie sprzedawał. Nie, no właśnie to jest mordęga polegająca na tym, że ciągle coś będzie się zmieniało, psuło i ty będziesz musiał, musiała galopować za tymi zmianami. Zmiana kilka, kilka lat temu, która nastąpiła w, przy okazji wycięcia Facebooka z urządzeń Apple'a, spowodowała totalną zapaść w ekosystemie e-commerceowym. Nadal wiele sklepów. Roasy pospadały z sześciu, siedmiu do dwóch, trzech i ludzie są teraz zadowoleni. Biznesy się posypały. Potem weszły kolejne na przykład regulacje prawne europejskie związane z płaceniem VAT- i tak dalej. To są rzeczy, które po prostu człowiek sprzedający w internecie nagle z dnia na dzień musi mieć, nie wiem, pieniądze na przynajmniej dobrego, dobrego prawnika. To wszystko obudować jakimiś formularzami. To jest coś, co, co nagle spada nam na głowy. musimy sobie z tym poradzić, więc. Ja wiem, że się je trochę takie, taką defetystyczną wizję, ale pamiętajcie o tym, że to nie jest tak bardzo radosne i bardzo dużo osób uważa, że e-commerce jest łatwy i przyjemny. Nie. Moim zdaniem on jest cięższy, cięższy niż sprzedaż w internecie, znaczy przepraszam, w sklepie zwykłym, bo w internecie wiele rzeczy po prostu jest niewidocznych. Nie widzimy, ile osób pakuje te paczki, nie widzimy, jak duży jest magazyn, nie widzimy, ile jest zwrotów i tak dalej, i tak dalej. Więc Moim zdaniem, zanim sobie wrzucicie takiego garba, naprawdę to, co powiedziałem parę minut wcześniej, popracujcie z kimś, popytajcie, może zatrudnijcie się, zobaczcie, jak to wygląda w realu, bo to nie jest takie proste. Nawet jeżeli tylko sprzedajesz e-booki przez internet, to naprawdę zaklinam cię. Jeżeli uważasz, że po prostu napiszesz dobrego e-booka i świat na to czeka, no to jesteś w mylnym, w mylnym po prostu błędzie. Więc. Pewnie można sprzedawać rzeczy typu nieprawdopodobnie ciekawe zabawki, których nikt nigdy nie wyprodukował i masz jesteś jedynym producentem na świecie, ale to wtedy też jest problem, ponieważ musisz wyedukować rynek, musisz wyedukować ludzi, i swoich klientów. Albo robisz dropshipping, rzucasz wszystko to, co było, to co już jest, tylko masz taniej, bo, bo ciągnie to z Chin. No też już było, przeminęło, bardzo dużo osób w tym dorobiło, natomiast. Nie jest wcale tak, że e-commerce na chwilę obecną jest taką żyło złota, którą było kilka, kilkanaście lat temu. To się bardzo zmieniło, szczególnie, że obecnie tak naprawdę nic nie dzieje się samo i nawet jeżeli masz ogromną społeczność, to nadal będziesz musiał, musiała sięgać po reklamę, a reklama kosztuje, a reklama to zasięgi a te zasięgi spadają. Media społecznościowe bardzo gwałtownie piwotują, więc to nie jest tak, że można założyć ręce, czekać i mówić, a to już teraz mam patent na mądrość. Widziałem biznesy, które notowały dziesiątki milionów złotych przychodu, po dwóch, trzech latach te, 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 te przychody spadały do kilku milionów. I nie wiadomo było, co jest przyczyną. Wiadomo, zmieniały się właśnie kwestie regulacji Facebooku, zmieniała się, nie wiem, jakaś platforma i tak dalej, ale to nie jest tak, że to jest coś dalej na 100% i do końca życia, więc niestety, stety, jeżeli Wam dobrze idzie w jednym roku, to nie znaczy, że to będzie powtarzalne i w kolejnym również będzie super. To jest przykra, przykra sytuacja, ale musicie się z tym pogodzić. Je, troszkę mojej kuchni, z jakich narzędzi i platform korzystam. Klawio do właśnie automatyzacji e-mail marketingu, bardzo fajna, droga usługa, ale powiem szczerze, na gruncie tego, co, z czym do tej pory miałem do czynienia, Jedna z najlepszych, działająca przede wszystkim, dowożąca, dowożąca efekty. Google Analytics 4. Polecam zapoznać się, ci, którzy jeszcze siedzą na poprzedniej wersji. Zmieńcie jak najszybciej, zacznijcie się ogarniać. To jest podstawa, żebyście naprawdę zaczęli troszkę więcej widzieć z tych danych, czy też użytku z tych swoich danych. MediaLite, pozdrawiam CyberFox, bo to jest produkt z grupy. Platforma do, wysył do wysyłki e-mail. Po wielu, wielu, wielu przejściach z różnymi platformami z GetResponsem, z MateChimpem po prostu stwierdziłem, że to jest najlepsza platforma i jej się trzymam. I chyba prowadzę tam wiele swoich aktywności. Mailinger to jest narzędzie Bogusza Pęgarskiego, którego pozdrawiam. Wykorzystuję je, dlatego że mam płatnego, płatny newsletter. Mailinger pozwala mi na zapięcie na przykład płatności plus wytworzenie automatycznie faktury. Czyli mam spięty system, właśnie Infa, który jest kolejnym moim systemem, z którego korzystam. I dzięki temu mam taki półautomont, to znaczy, jeżeli ktoś wykupuje u mnie subskrypcję. To mogę sobie od razu, widzę, że mi to wpada w postaci faktury. To klient dostaje fakturę, i ja tylko pod koniec miesiąca widzę, że mam pozatwiane mnóstwo rzeczy. Więc automatyzacja, automatyzacja, automatyzacja. Do sprzedaży książek w internecie, bo jest magazyn, bo są zwroty, bo są reklamacje, wykorzystuję Imkera. Pozdrawiam Krzyśka Bartnika. Imker mi zapewnia stuprocentowo tak naprawdę, to jest taki autopilot pod kątem self-publishingu. Jeżeli ktoś myśli, ale nie tylko, bo tam są i e-booki. I audiobooki, i myślę, że Krzysiek jeszcze nam będzie tutaj wrzucał parę innych rozwiązań. Bardzo fajna platforma. Nie jest tania, ale pozwala nam na naprawdę prowadzenie takiego biznesu pełnego. Znaczy, nie macie magazynu, albo go potrzebujecie, potrzebujecie mieć kogoś, to po prostu będzie odpisywał w waszym imieniu. Proszę bardzo, Imker wam to zapewni. Ja korzystam już chyba u, od pięciu czy sześciu lat, więc y, jestem już takim jednym z. Już starszych klientów. Shopify, jeśli planujecie ekspansję poza Polskę na takim bardzo dużym poziomie, my już macie kilka milionów obrotów złotych, no to Shopify jest waszą platformą, którą bardzo polecam, dlatego, że jest mnóstwo wtyczek które pozwolą Wam na zarządzanie różnego typu środowiskami. Potrzebujecie czegoś do płatności, potrzebujecie czegoś do, nie wiem, AI ostatnio. Proszę bardzo, Shopify ma taką ogromną bibliotekę, taki marketplace, gdzie możecie to kupić. Tanie to nie jest. Shopify jest znany z tego, że i korzystanie z niego miesięcznie, taka goła, goła subskrypcja kosztuje trochę, plus każda z tych wczyczek kosztuje kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt albo kilkaset dolarów. Ale to jest platforma, która jest stabilna, zdrowa i bardzo, bardzo szybko się rozwija. I co jest bardzo ważne, jest w wielu miejscach po prostu uznawana za standard. Więc Shopify jest na przykład platformą, którą, na którą się zdecydowaliśmy w Astrografy. No i to poprawiło znacząco wszystkie parametry. Przestaliśmy mieć problem. Jednak samoróbki na jakimś tam WordPressie poganianym jakimiś, jakimiś tanimi e-commerce'ami podpiętymi pod niego. Nie polecam, to się sypnie, szczególnie jak macie już duży e-commerce, jakakolwiek zmiana, potem to są, to są ogromne przejścia. Natomiast WordPress jest idealną platformą dla mnie nadal dostawianie landing page'y, takich prostych stron, gdzie ja muszę mieć szybko możliwość też zmiany i cały czas, cały czas z tego korzystam. Podejrzewam, że, bo wiem nawet, że w Mailer MailerLite jest taki landing page, możliwość wy, wy, wyklikania sobie, ale jakoś nadal wolę w WordPressie, dlatego że mam większą wolność i umiem tym obsługiwać. No i takie narzędzie, które moim zdaniem jest lifesaverem takim ultymatywnym, to jest Baselinker, to jest jedna z takich firm, o których prawdopodobnie nikt poza e commerce nie słyszał firma, która myślę, że ma bardzo duże, takie grube obroty. Nie chcę nawet zgadywać, jak bardzo duże, ale myślę, że oni to tam celują w tego w tego unicorna. Ogromna, duża firma robiąca jedną podstawową rzecz, dającą nam dostęp do bardzo wielu narzędzi i robiąca tak naprawdę, no może nie automatyzacji, ale wtyczki do tego, więc mając Bayzinka, możecie połączyć na przykład kurierów, różne platformy. 50 różnych rzeczy możecie spiąć, to wszystko działa, gada ze sobą, więc Base Tinker jest takim bardzo fajnym narzędziem, który jak na chwilę obecną jest nawet dosyć, dosyć tani, więc to też jest zadziwiające, że nie mają takiego, nie jest tak bardzo głodni tego sukcesu lub też kasy naszej właścicieli sklepów, ale być może to się, to się zmieni. Dlaczego u mnie nikt nie kupuje? To jest takie podstawowe pytanie, które pojawia się, jak już coś ma e-commerce, zaczyna się gdzieś tam wokół tego kręcić, no i teraz jest taka, no przecież wydałem 100 zł, 200 wydałem złotych, dlaczego nikt do mnie nie wraca, dlaczego nikt u mnie nie kupuje? Pierwsza rzecz, która mi wchodzi do głowy to jest tak, robisz złe reklamy, ale złe pod kątem estetyki, one są brzydkie. Wyklikujesz je gdzieś tam w jakimś, nie wiem, w kanwie. Nie mam izo, kanwy, bo z niej korzystam. Ale kanwa też ma pewien styl, który zachęca do robienia takich bardzo prostych grafik. Klikasz to i po prostu ludziom coś się nie podoba. Niestety, stety w internecie bardzo dużo osób kupuje oczami, więc jeżeli zrobisz brzydką reklamę, użyjesz złego zdjęcia, złego koloru wybierzesz zły font, to po prostu nikt tego nie będzie klikał. Więc niestety tutaj trzeba mieć albo dobry gust, albo mieć speca, któremu się zapłacić, żeby tak, taką grafikę popełnił. Druga kwestia, e, zła komunikacja, złe copy, zła treść. Nie zachęcasz, mówisz jakieś bzdury, które nie są ważne dla klienta odbiorcy końcowego, a on chce kupić emocje, a w swoim przekazie tej emocji po prostu nie ma. Ty chcesz mu dać bardzo dużo informacji, a tam powinno być jedno dwa zdanie, które zachęca klienta, ale bardzo też mu Emocjonalnie podaje tą treść, więc być może tego nie ma. Być może dobiera złą grupę docelowo też się często zdarza. Tobie się wydaje, że Twój produkt powinni kupować na przykład, to jest klasyk. Kto powinien kupować produkty dla dzieci? No, znam takie osoby, które mówią, że dzieci. No, gratulacje, to nie dzieci mają portmonetki, nie decydują o tym, tylko ich rodzice. Teraz znowu, jacy rodzice, i kiedy te, ci rodzice mają chęć na kupowanie zabawek dzieciom? No przede wszystkim jest kilka takich miejsc czy też dat w roku, że rodzice interesują się tym, żeby coś kupić. To może być komunia, to może być 1 czerwca, dzień dziecka, to mogą być różnego typu święta, przeważnie Święto Bożego Narodzenia. Czy pomiędzy tymi datami jest coś? No tak, są urodziny, więc musimy też pomyśleć, jak nasi klienci myślą, jak. Można przekuć to i chęć do szukania towarów w odpowiednim czasie na to, żeby pokazać im nasz produkt. Niestety bardzo dużo osób uważa, że ten czas jest zawsze i każdy będzie chciał kupić na przykład jakąś palemkę y, związaną ze świętami Wielkiej Nocy. No, no niestety tak nie jest. Znaczy, ta palemka ma okres ważności wtedy, kiedy są święta, a potem staje się produktem, który się sprzedaje za, za bez. Więc y, to jest kolejna, kolejna rzecz, czyli po prostu niezrozumienie wtedy, kiedy kiedy klienci chcą kupić nasz produkt, też jest duży problem z tym, że często dajemy zbyt niską cenę. Nasz produkt staje się wtedy produktem, który jest podejrzany, bo ma wartość, ale po prostu mamy do niej przyklejoną cenę, która jest za niska. I to jest wbrew pozorom bardzo często spotykany problem. To znaczy, sprzedajecie produkt premium, na przykład handmade coś, co wytwarzacie przez kilka, kilkanaście godzin, a sprzedajecie to w cenie chińskiej podróży. Więc klienci mówią, hmm, coś tu nie gra. Niby to jest fajne, niby opis jest fajny i zdjęcie, ale ta cena, no dlaczego on to sprzedaje za 6 zł? To ja bym dał 100 albo 150. No się okazuje, że my boimy się, no bo chcemy walczyć ceną, bo to jest ta, jedna ze zmiennych, na które mamy wpływ, no i zaczynamy po prostu pozycjonować się na mega, mega tanią półeczkę, a my mamy produkt, który po prostu jest produktem premium. I ostatnia kwestia, która bardzo często jest spotykana nadal, chociaż mamy 2023 rok, wasze reklamy źle się wyświetlają na urządzeniach mobilnych, albo inaczej, wasze reklamy wyświetlają się na urządzeniach mobilnych, ale kierujecie na landing page, który absolutnie nie jest w stanie być wyświetlany na mobilu. To jest coś, co bardzo dużo osób nadal moim zdaniem nie do końca rozumie ten problem, chociaż jakby popatrzeć sobie statystyki, się nagle okaże, że prawie Myślę, że większość już osób jest e, mobilnych, to znaczy w, w czasie swojego normalnego funkcjonowania nie, dnia nie chodzimy z laptopem pod pachą, tylko mamy komórkę, tak? albo urządzenie inne przenośne, na którym po prostu dokonujemy jakiegoś tam scrollingu, maili, mediów społecznościowych, gdzie te reklamy mogą być pokazywane. Więc y, serio, sprawdźcie, czy wasza reklama się dobrze pokazuje w, y, gdzieś tam na, na mobilu, plus jak wygląda wasz landing page. Czy nie ma na przykład tak, że najważniejsza rzecz, czyli pole, do którego albo przycisk, kup teraz jest po prostu ukryty, ścięty i ten ekran, pierwszy ekran po prostu fajnie wygląda, jest tam grafika, jest jakiś kopii, ale ten najważniejszy przekaz, ten CTA, call to action, po prostu jest, jest niewidoczny. Więc polecam taką szybko rozkwinkę, sprawdzenie sobie swojego, swojego e, środowiska. No właśnie, i teraz tak. E, ten stary człowiek to na szczęście nie ja, ale ponieważ się zbliżam do takiego wieku, więc wybrałem takie zdjęcie. Kilka lat i spostrzeżeń na koniec. Z takiej działki już troszkę innej niż bezpośrednio e-commerce, ale bardzo też myślę, że fajnie, żebyście się o tym dowiedzieli i, i o tym pomyśleli. Obecnie jest wyścig związany z tempem adopcji technologii. To znaczy, szybko, błyskawicznie wręcz kolejne technologie się upowszechniają. Co to oznacza? Kiedyś. Jak na tym wykresie, aby w 25% amerykańskich rodzin była elektryczność, po prostu nie, posiadanie było gniazdka, z którego czerpano prąd do podłączenia różnych urządzeń, to zajęło 45 lat. Aby się upowszechnił telefon, czyli w tych 25% amerykańskich rodzin ludzie mieli telefon, zajęło niecałe 5 lat. To oznacza, że każda kolejna technologia będzie coraz szybciej upowszechniała się. Coraz więcej osób w coraz krótszym czasie będzie miało do niej dostęp. Nie wierzycie? Proszę bardzo. Eee, tylko... Przelecę do tego slajdu. Eee, sytuacja sprzed kilku miesięcy, czat GPT, który stał się nagłówkiem, który chyba wszystkie już media odmieniły przez wszystkie przypadki. Aby dojść do 100 milionów użytkowników, czatowi GPT zajęło to dwa miesiące. 100 milionów użytkowników, Oczywiście mówimy o aktywnych użytkownikach, bo też parę osób mnie się pytało, ale to jakaś jest dana z tyłka. No nie, mówimy o monthly active users, 100 milionów. Google Translate zajął to 78 e, miesięcy, e, Uberowi 70 i tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie, z jaką nieprawdopodobną prędkością się to zmienia. Więc każda nowa rzecz trzeba uważać również w e-commerce, ale przede wszystkim szeroko w technologii. Musicie mieć otwarte uszy i oczy. To nie jest tak, że możecie do końca życia nie zainteresować się, na czym stoi wasz sklep, nie interesować się nowymi rodzajami reklamy i itd. Myślę, że akurat AI jest czymś takim, co będzie was bardzo potężnie kopało w tyłki, bo to zmienia chinałowo ogromnie, bardzo dużo tego, co się dzieje w waszym biznesie, jak go prowadzicie, jak go możecie zacząć prowadzić, ale przede wszystkim to, że to wszyscy będą za chwilę z tego korzystali. Na jakimś poziomie, czy w Waszym sklepie, czy na Waszej platformie, czy u Waszych partnerów biznesowych będą pojawiały się wtyczki AI-owe? W związku z tym wrócę do tego slajdu. Jeszcze a propos innowacji. Do tej pory. Kilkadziesiąt lat temu wielką rewolucją były takie mainframes, takie ogromne komputery, takie szafy obliczeniowe, które stały w dużych firmach, bo tylko te duże firmy było na to stać. Potem pojawił się personal computer, czyli taki komputer, który można było postawić na stole, taki PC klasyczny, który nam towarzyszył. Oczywiście on ewoluował, potem się pojawiły laptopy i tak dalej. Potem tym ogromną taką zmianę, taką fundamentalną zmianą był internet, który początkowo był dostępny dla tych, którzy po prostu mieli całkiem niezły, nie, niezłą ilość pieniędzy, no bo to nie było, nie było takie dobro powszechne. Kosztowało bardzo dużo stosunkowo, więc korzystała z tego klasa średnia. Potem pojawiły się smartfony, tani internet, mogliśmy być w końcu oderwani od kabli, i ten telefon komórkowy jest substytutem właściwie wszystkiego: naszego zegarka, portfela, komputera osobistego itd. itd. No i teraz jest pytanie, właśnie co się stanie, co będzie tą kolejną zmianą bo jak tu widzicie, rewolucje w branży technologicznej pojawiają się mniej więcej co 15 lat, więc co 15 lat następuje taki fundamentalny shift, taka fundamentalna zmiana. Być może to będzie AI, w zeszłym roku wszyscy liczyli na to, że to będzie Metaverse, dwa lata temu wszyscy mówili o NFT, Web3 i tak dalej, więc kandydatów na next big thing jest bardzo dużo, aczkolwiek pamiętajcie o tym planując swoje różne aktywności, że po prostu ta zmiana na przyjdzie. Czy ona będzie AI-em, Web3 web czy Metaversem, czy czymś zupełnie jeszcze innym, czy VR-em, czy rokiem mobile, tego nie wynik. Natomiast ona na pewno się zadzieje, ponieważ wszystko na to wskazuje. I patrząc przez, w, przez perspektywę historii, po prostu to jest fakt obiektywny. Tak jak powiedziałem w czasie GPT, no JA-Jają generalnie tym AJ generatywnym, a... Kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt tak naprawdę, ludzie protestowali, nauczyciele w szkołach protestowali przeciwko kalkulatorom, bo uważali, że każdy z uczniów powinien obliczać takie działania własnoręcznie. Kalkulator jest oszustwem. I protestowano, chodzono na protesty, mówiono, że nie, nie, dzieciakom nie oddawajmy kalkulatorów, bo zgupieją. Obecnie, w kilka dni temu we Włoszech, z uwagi na obawy związane z prywatnością, Wstrzymano, czy zbanowano właśnie ChatGPT, więc to są rzeczy, które zawsze będą następowały. Każda technologia będzie na początku spotykała się z ogromnym um, oporem społecznym, prawnym, ale to nie znaczy, że ona nie nastąpi. To nie znaczy, że macie powiedzieć, a skoro w, w Włoszech zbanowano ChatGPT, to na pewno on w Polsce nie ma racji bytu. Nie. To nastąpi o wiele szybciej, niż nam się uh, wydaje. Więc. Y Tutaj miała być animacja związana z chodzeniem po klockach Lego na takiej bieżni. To miało symbolizować to, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy w tym, tym ludkiem e-commerce'owym, pewnie będzie miał ogromną ilość problemów związanych z działaniem swojego biznesu, z swoimi produktami itd. Ale słuchajcie, my na tym zarabiamy pieniądze. To nie jest też tak, że my tu przychodzimy, żeby robić coś charytatywnie, więc musimy po prostu obliczyć z jednej strony, czy nam się to opłaca, bo Mamy z tego po prostu pieniądz, a z drugiej strony, czy nam się to opłaca, bo po prostu daje nam to satysfakcję. Ja mam wrażenie, że w dużej, w dużej ilości wypadków po prostu trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo jasne i proste pytanie, czy mnie to jara, czy to jest dla mnie? Czy ten e-commerce jest czymś, co ja chcę robić, dlatego że można się oczywiście zmusić do tego i powiedzieć OK, zarabiam pieniądze, więc zamykam oczy i będę to robił. No, ale myślę, że niektórzy z nas już są na takim etapie, że nie chcą po prostu robić tylko i wyłącznie rzeczy, które im sprawiają. Czy są przychodem finansowym, tylko chcą robić rzeczy, które po prostu im zmieniają światopogląd, pozwalają, nie wiem, poznawać ciekawe rzeczy, rozmawiać z ciekawymi ludźmi, więc chcą to łączyć. I do tego Was zachęcam. I tak naprawdę myślę, że a, wiele, wiele osób doznaje takiego szoku, kiedy okazuje się, że można to połączyć, że można zarabiać pieniądze, a jednocześnie można robić ciekawe rzeczy, takie, które nas interesują, są zgodne z naszą etyką, sumieniem, e, wartościami i tak dalej. I to jest wtedy najfajniejsza rzecz w życiu, dlaczego was bardzo, bardzo zachęcam. Żadna prezentacja nie może odbyć się bez poparcia jakiegoś znanej osoby. Pewnie część z was w ogóle nie, nie kojarzy. To jest Drew Houston, gość, który stworzył Dropboxa. Ja z Dropboxa ko korzystam, chociaż jest parę innych narzędzi, które są niby lepsze, ale jestem, po prostu się przyzwyczaiłem. I zafascynowało mnie, bo jestem wyznawcą takiej jego teorii, bardzo fajny jest to um, taki claim, który, który można powtórzyć, że nie patrz pod kątem porażki, nie przejmuj się nią. Po prostu raz musisz w życiu mieć rację i tyle. Znaczy, ile razy upadniesz, spoko. To jest twoja nauka, dzięki temu zdobywasz doświadczenie. Nie patrz na to, nie przejmuj się tym, ile razy dostaniesz w ryj od losu, ile razy będziesz musiał sprzedać ostatni produkt za bezcen, bo inaczej zbankrutujesz. Raz tylko musisz mieć rację, raz musisz tylko się wbić, mieć przeczucie, pójść za głosem swojego, swojego rozsądku i przede wszystkim tutaj wynikającym z serducha i być może ci się uda. Jak to ci się uda, pff, nagle spełnią się wszystkie twoje sny. Ja chcę w to wierzyć i myślę, że Drew bardzo fajnie to, to podsumował. A to jest chyba plansza ostatnia, jeżeli się nie mylę. Na której możecie sobie zeskanować przy okazji mojego Linkedina i wbić, bo tam publikuję bardzo fajne rzeczy, a przy okazji ostatnio publikuję masę rzeczy dla ludzi, którzy zajmują się między innymi marketingiem i e-commerce, żebyście mogli sobie też coś AI-owego wykorzystać we, własnym, we własnym, w własnym sklepie. I to tak naprawdę jest wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym, co powiedziałem, czy z e-commerce, czy z postępem, technologią itd. To teraz zapraszam, sobie zerkam teraz na rzeczy związane z tutaj już elementem, elementem czata. Eee, czy coś jest takiego kontrowersyjnego, co powiedziałem? Chyba nie, po prostu jest raczej kilka takich stwierdzeń związanych z sprzedażą. O, Lite. lubię, używam, powiedział Jacek, super, witamy w klubie. Mailinkar, coś nowego dla mnie, może pomoże Łukaszu, spróbuj, Bogusz Pękalski na ja pewno Ci odpisze na pytanie, jeżeli będziesz miał jakiś. Presta nie jest lepsza niż WordPress. Wiecie co, jest mnóstwo możliwości sprzedaży w internecie. Ja uważam, że trzeba patrzeć na te platformy, które po prostu są na pewnym poziomie niewywracalne i Samoróbki, rzeczy, które trzeba samemu pisać, gdzieś na etapie pierwotnym, kiedy nie macie dużo pieniędzy i możecie na to poświęcić sami dużo czasu, całkiem ok, super. Ale pewnego momentu wy potrzebujecie stabilności i chcecie, żeby to po prostu działało. Niezależnie od tego, czy wy będziecie na wakacjach, czy będziecie akurat w kinie, chcecie, żeby ta platforma nie umarła, kiedy przez dwie godzinniki do niej nie zagląda. Więc dlatego ja nie ewangelizuję na pójście w duże platformy. Jakim, jaką jest Shopify, ale pokazuje to jako pewien etap rozwoju. Na początku nie będzie Was stać, nie myślcie o tym, ale wraz z ilością, zwiększaniem właśnie Waszej pojemności biznesu, ilością kasy, generujecie, będziecie potrzebowali po prostu lepszych narzędzi. Więc pomyślcie o tym, że te platformy, które wybierzecie na początku, to są tylko na początek. One potem będą musiały zostać e, zmienione. No właśnie, Łukasz Presta jest spoko, ale pod landing page lepszy jest, lepszy jest WordPress. Czy wysyłka fizycznej rzeczy za granicę nie jest problematyczna? Nie jest, jeżeli się wie, jak gadać i podjąć współpracę z kurierami, jak załatwić sobie te wszystkie papiery, wydrukować, potem umieć to obronić w urzędzie skarbowym, bo pamiętajmy, że zawsze to jest jakiś VAT, jakaś, jakaś jakiś przepływ środków, więc no, to się wiąże z pewnego typu ograniczeniami, ale hej, to nie jest tak, że to jest coś, co robi grupa pięciu osób w Polsce, to jest... Dosyć proste, upierdliwe, ale, ale proste. Więc y, mam wrażenie, że to nie jest też tak, że mamy, y, mamy, mamy z tym się jakoś strasznie przejmować. E, jaki produkt na start wystawić? Dominika się pyta. Wiesz, co? <laughs> ja powiedziałbym tak. Nie szukaj produktu, który masz wystawić na start, tylko zastanów się, co Ty byś chciała robić i sprzedawać. Bo tak w e-commerce jest tak samo jak zrobieniem różnych produktów. Albo się to wie i czuje, i wtedy się sprzedaje te rzeczy, które po prostu się. Potrafi objąć swoją głową i swoim sercem, albo się dopasowuje do mody. A jak się dopasowujesz do mody, to masz sprzedawać wszystko to, co jest obecnie gdzieś tam numer jeden w, w kategoriach e-commerce czy, czy na Allegro. Tylko wtedy narażasz się na to, że już musiała naprawdę mnóstwo kasy wyłożyć na to, żeby te towary kupić w odpowiedniej cenie. I moim zdaniem bicie się wtedy jest bardzo, bardzo ciężkie. Ja jestem fanem posiadania swojej niszy, znalezienia takiej niszy, która po prostu daje mi przewagę chociażby taką, że ja się z tą niszą kojarzę i ja nie potrafię sprzedawać produktów, do których nie, 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 nie skleję swojej twarzy, nie chciałbym być takim słupem ogłoszeniowym, który nie wiem, jest mamulki, platformę, na której sprzedaje wszystko. Ja chętnie sprzedam gry, książki, ja tym sprzedawał, nie wiem, gry planszowe, takie rzeczy, które mnie, mnie osobiście interesują, a nie chciałbym sprzedawać opon, Kosmetyków, czy też nie wiem, rzeczy z, związanych z hippiką, bo to nie jest moja pasja. Ja się z tym nie kojarzę, i tak samo nie mam do tego chęci uczenia się o tym, jakie siodło dobrać, czy jakieś tam bryczesy kupić. Więc myślę, że na początku proponowałbym sobie tak zapytać siebie wewnętrznie, co ja chcę robić w tym e-commercie. Może jest jakaś kategoria, która mnie bardzo interesuje, a może się w ogóle nie specjalizuje. Bo Ludzie też szukają autorytetów i ludzi, którzy im pomogą w podjęciu tych decyzji. Więc jeżeli masz taką wiedzę, to idź w tą stronę. Co tam się pojawiło? Eee, już, 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 już. Tani, czy przetestowałeś już stores od CyberFox, choć ciekawość, ciekawości jak pracuje rozwiązanie? Nie przetestowałem. Nie będę ściemniał, że ponieważ jest to w ogóle przecież webinar organizowany przez CyberFox, to powinienem powiedzieć tak, oczywiście, ja jestem wielkim fanem, mam 50 kont. Nie, nie zrobiłem tego, czeka to rozwiązanie cały czas na testy u mnie, więc przepraszam. Nie mam swojego zdania. Wiem tylko, że jest całkiem fajne, ale to nie jest moja opinia, więc pozwólcie, że się nie będę wypowiadał. WordPress jest tani. Czy twoje inicjatywy można wziąć na firmę oraz wystawiasz fakturę? Tak, oczywiście. Dlatego powiedziałem o sprzęgnięciu ich z infaktem, dlatego że po wpisaniu danych po prostu od razu automatycznie otrzymasz fakturę i można sobie je. Zasubskrybować na firmę. Mogę wysłać za granicę, tylko mam pewien zgrzyt. Towar kosztuje 50 zł, a wysyłka drugie tyle lub więcej. Klienci za granicą na to idą, nie przeszkadza im to. <laughs> Klienci za granicę potrafią zapłacić więcej niż kosztuje towar. I to jest właśnie ta różnica. W Polsce się bijemy i krzyczymy, jak nam kurier nie dowiedzie albo nie wiem, w paczkomacie za 17 zł nie będzie tego towaru, a za granicą ludzie potrafią zapłacić kilkaset zł, żeby ich towar doszedł na czas, był odpowiednio opakowany i tak Różnica pod kątem po prostu majętności. Polska jest biednym krajem. To pamiętajcie sobie, my mamy w Polsce ogromną rzeszę ludzi mieszkających w dużych miastach, którzy zawyżają wszystkie statystyki. W Polsce bardzo dużo osób zarabia 3000 złotych na rękę. To nie jest tak, że u nas wszyscy jeżdżą Teslami i, i kupują apartamenty za 2 miliony. Polska to nie są duże miasta. Polska to jest przede wszystkim ogromne tereny, gdzie ludzie potrafią naprawdę przeżyć cały miesiąc za bardzo niewielkie kwoty. Jesteśmy krajem cały czas na dorobku, pomimo tego, że nasze PKB rośnie i pewnie jak patrzymy sobie na widokówki z dużych polskich miast, czy w ogóle z Polski, to jesteśmy super rozwiniętym krajem. Natomiast my u nas nadal mamy bardzo dużo osób, które zarabiają niewiele, więc te 17 zł są dla nich ogromnym, ogromnym kosztem. Co robić, jeśli reklamy działają? Jest ruch na stronie, ale bardzo niskie konwersje. Tak jak powiedziałem, może to jest kwestia kopii, kwestia czyli tekstu, może kwestia grafiki. A może jest schraniona strona, na, której, na którą wysyłasz? To może być koszyk, który jest na przykład źle przygotowany, albo jest tam coś schranionego, jest jakaś dziwna instrukcja dodania tego towaru, więc może być to bardzo dużo rzeczy. Natomiast lepiej jest to pokazać komuś, kto na to rzuci świeżym okiem, jeżeli cały czas masz. Beato, z tym, z tym problem. Magdalena, jak najlepiej zdobyć informację o naszym kliencie, czego najchętniej pobieracie, z czego najchętniej pobieracie słowa kluczowe? Od konkurencji oczywiście. Wejdźcie na stronę konkurencji i zobaczcie, jakiego typu stronę na stronie mają użyte słowa, jakiego typu reklamę. Jest mnóstwo narzędzi, które można podglądać za ich pomocą konkurencji. Więc ja to uwielbiam robić właśnie, jak widzę kogoś, to idzie mu lepiej ode mnie, wchodzę sobie, patrzę, jak on buduje stronę, co, co sprzedaje, jak korzysta... Jakie tworzy teksty w mediach społecznościowych? Słuchajcie, to jest coś, co jest udostępnione i to jest za free, więc nie bądźcie tacy skromni. Kasper, co myślisz o dropshippingu na początek przygody z e-commerce? Myślę, że to jest trochę oszukiwanie siebie, tego, że dropshipping, moim zdaniem, to jest taka bardzo duży skrót, jeśli chodzi o kwestię e-commerce. No to, się, to się daje robić, ale moim zdaniem, to z e-commerce klasycznym, oprócz takiego wykorzystywania. Właśnie kanałów płatności, to, to niewiele ma wspólnego. Oczywiście jest dropshipping, dropshipping, natomiast pod koniec dnia wygrywają ci, co mają przynajmniej towar, którego nikt nie będzie miał oprócz nich, lub też taki towar, który jest, nie wiem, w dobrej cenie, kupiony od producenta, ani tacy, którzy załatwiają super tanie rzeczy, które, które gdzieś tam się sprzedają. Zawsze będziecie mieli taką kategorię, zawsze będzie. Ktoś, to będzie chciał kupić bardzo tanie, ale moim zdaniem, schodzenie na poziom bitwy o taniość to jest najgorsza z metod na robienie biznesu. Zawsze ktoś was przebije, zawsze będą firmy, które będą nieuczciwe, zawsze będą ci, którzy nie będą płacili na, na Allegro, za, na, na fakturę. Będziecie bili się po tym, jakim cudem ktoś sprzedaje coś po, za, za złotówkę, skoro ja mam to za 10 i to tanie nie może być. Po prostu są sposoby i sposobiki. Natomiast pójście na kwotę niższą, to jest doprowadzenie swojego biznesu w perspektywie kilku lat do, do upadku. I to niestety widzę bardzo często, to jest ten problem. Ludzie uważają, że skoro nie mogą w innymi kategoriami wygrać, no to pójdą teraz na, na niższą cenę. To jest krótka piłka, z tego bardzo szybko się człowiek budzi i niestety potem powrót jest niemożliwy. Jakie trzy największe bariery byś określił, jeśli chodzi o zarabianie na e-commerce? Osoba, która dopiero startuje z tym tematem, pytasz Szymon. Więc co? Brak doświadczenia, dwa, brak kasy. Trzy. Brak znajomości e, branży. Przez doświadczenie rozumiem po prostu sprzedaż. To znaczy, co to znaczy, że ja mam zacząć sprzedawać przez internet. Trzeba mieć odpowiedni mental. No, Nie zrobi tego osoba, która jest introwertykiem. Musisz mieć jakiekolwiek poczucie, że umiesz z tym klientem porozmawiać. No, brak kasy, no. Jak nie będziesz miał kasy, to nie kupisz towaru. Jak nie będziesz miał towaru, to nie będziesz miał ciekawej oferty. Tu, tu widzę największy problem. Budowanie e-commerce od tam nie wiem, sprzedaży jednego pudełka, skarpetki, potem dwóch, tak, ale to jest organika, organika będzie niestety długo, długo, długo e, zajmowała Ci czas, więc z mojej perspektywy, no to myślę, że właśnie te trzy rzeczy, o których, o których opowiedziałem, dlatego warto się uczyć na błędach innych, warto, do czego bardzo zachęcam, schować dumę do kieszeni i pójść po prostu pracować kłopot, zobacz jak to wygląda od wewnątrz, skopiować dobre wzory, tu nie ma nic negatywnego w tym, wiadomo, że to, to nie są patenty objęte jakimś niewiadomym, jaką, w sensie nie da się tego obronić prawnie, więc możesz pójść, popracować, zobaczyć, aha, to mi się podoba, to będę zastosował u siebie, to działa, a to nie. I, i to myślę, że jest dosyć fajna i szybka, szybka droga. G. G, pyta się, jakie agencje byś polecił, aby móc kompleksowo pomóc wyjść dobrze w prosperencji e-commerce w Polsce poza granicę kraju. Wiesz co? To raczej nie agencja, bo ty potrzebujesz chyba pomocy takiej w kompleksowej. Czy napisałeś o tym? Eee, zastanowiłbym się, jeżeli nie korzystałeś do tej pory z m, innych platform dużych, a jest, jest ich kilka, i wbrew pozorom to nie tylko jest Amazon. W Europie działa chyba trzy albo cztery. Nie na taką skalę oczywiście jak Amazon, ale dobrze dających też e, e, zarobić, więc e, poleciłbym skontaktować się z z takim operatorem takich usług, to znaczy z kimś, kto ci zaoferuje stworzenie SKU produktów, z stworzeniem przejściem przez papierologię, takiej platformy, bo w większości są też narodowe, niemieckie, francuskie i tak dalej, więc zobacz może taką metodę, bo międzynarodowo to masz opcje następujące: albo właśnie wejście na jakiś marketplace duży, albo zabawa na własną rękę na dużej jakiejś fajnej platformie już własnej, więc tutaj nie ma za bardzo innego, innego e, innej gry. E, co tam jeszcze? Czy współpraca z mikroinfluencerami jest skuteczna, pyta Wojtek. Wiesz, co? Jest skuteczna, ale trzeba ją badać. Do tego jest potrzebna właśnie analityka, do której bardzo zachęcam. O, oprogramować sobie, oskryptować sobie to, co jest możliwe, żeby zobaczyć, czy wasze linki działają i tak dalej, bo każda ilość pieniędzy można spalić. Możesz spalić 100, 1000, 20 tysięcy i czasami te przychody są żenujące. Ja polecam. Szczególnie, że to jest mikroinfluencer, taki nie wiem, posiadający kilka tysięcy osób, które słuchają go czy jej. I to nie jest osoba, która zbie słupem ogłoszeniowym, że raz reklamuje opony, potem samochody, a potem, potem ubezpieczenie bankowe. To polecam, bo to jest osoby, które są wiarygodne i, i taki się należy trzymać. Unikałbym tych dużych, średnich i dużych, bo oni zazwyczaj już mają większe stawki, ale jest ogromny problem, żeby trafić w tej, w tej całej masie, żeby trafić na klientów, którzy nas e, interesują. Jak ten serwis newsletter nazywa się? Chyba się pytasz o e jeżeli dobrze zgaduję Romanie. Um, Anna, w Polsce jak nie ma darmowej dostawy, to klienci uciekają. No wiem, bo to jest właśnie rozpieszczenie przez, przez cały rynek, a potem jeszcze najlepiej, żeby dostawa ta komercyjna kosztowała 5 zł. Tak? Słuchajcie, z drugiej strony nie ma takiej opcji, żeby ta branża kurierów i firm, które nas obsługują, no dobrze robiła swoją robotę, jeżeli my chcemy płacić im kompletne ochłapy. Uważam, że i oczywiście to jest moje zdanie, ale powinniśmy naprawdę jako branża e-commerce walczyć o to, żeby ci ludzie zarabiali bardzo dobre pieniądze, bo to jest krwioobieg, z którego my korzystamy. My fizycznie tych paczek nie dostarczymy o 6 rano do Gietzwałta czy tam do, do Bytomia, tylko zrobią za nas to właśnie kurierzy. Czy Poczty Polskiej, czy dhl czy InPostu, czy ups czy tam 50 jeszcze innych Kurierów, ale to oni robią, oni przeniosą, oni muszą dostarczyć do, do hubu, potem z tego hubu odebrać ostatnia mila na rowerze, czy tym samochodem dowieźć do paczkomatu, czy też do, do innego miejsca. To zrobią oni. Więc jeżeli my cały czas się bijemy i właśnie jest ten ruch w dół, że cały czas ta usługa może kosztować mniej, to mamy coraz gorszą obsługę i ci kurierzy albo rezygnują, albo są niezbyt zadowoleni, albo jedno i drugie. Więc tak, darmowa dostawa. Ja też bym chciał mieć wszystko za darmo, w dużej ilości i nic, na nic nie wydawać kasy. No ale to się nazywa życie, dorosłe życie. No, po prostu musimy mieć mm, możliwość opłacenia swoich, swoich pensji. E, włącz zapis działań klientów na stronie i zobaczysz, e, czemu klienci nie zamawiają. Mówi Roma, dobra, dobra. Jakub, e, czy można pokazać jest, raz jeszcze slajd z linkami narzędzi? Oczywiście, pokazuję. Proszę bardzo. Klavio, G4, Google Analytics, Mailer Lite, Mailer R, Mailing R, Infact, Imker, Shopify, WordPress i Base To są takie moje mój stack technologiczny, jeżeli chodzi o e-commerce w różnych biznesach. Żeby było jasne, to on nie jest podpięty pod jeden, tylko wziąłem najlepsze czy te rzeczy, z których korzystam dosyć często. I, i ktoś tu właśnie podzielił się e-commerce dzięki, nie ma sprawy, drodzy. Słuchajcie, no to takie chyba pytanie najbardziej tutaj widzę, które, które o nie, nic, wszystko, które powtarzały się. Jeśli macie jakieś pytania, to tak jak powiedziałem. Złapcie mnie na, złapcie mnie tutaj ostatni slajd. Złapcie mnie na LinkedInie. Odzywam się, jestem tam bardzo aktywny, czy na Facebooku, ale link jest bardziej biznesowy, więc, więc tam zachęcam. Jak mówię, publikuję dużo też o, o e komersowo zasubskrybujcie się, bo to jest darmowy newsletter. Tam będziecie dostawali raz na tydzień taką porcję wiedzy, co zrobić, fajnego, z jakich narzędzi skorzystać. Nie tylko AI-u, tylko piszę o bardzo różnych narzędziach, ale też takich, co przeczytałem, na przykład jeżeli chodzi o książki poświęcone komersowi e w Polsce i za granicą. Więc fajna porcja informacji, którą mam nadzieję jesteście w stanie łatwo skopiować i zastosować. To nie są takie teoretyczne rozważania, a co by coś tam zrobić, żeby coś tam, tylko to jest takie, słuchajcie, zrobiłem to i to. ile na kapit bum. Potem jest link, bierzecie, kopiecie to, skorzystacie z tego narzędzia, nie wiem, robicie lepszą konwersję, lepszy ROAS, macie, nie wiem, wiecie, wiecie lepiej, co się dzieje z waszym porzuconym koszykiem, i tak i tak dalej. Więc zachęcam. No i przy okazji, jeżeli chcecie, to na pewno jestem też dostępny w kilku innych miejscach, ale LinkedIn to jest to miejsce, którego będę was najbardziej kierował, więc jak zeskanujecie sobie ten qr kod to pod nim będzie właśnie bonusowy artykuł o zastosowaniu narzędzi ai a przy okazji będziecie mieli też mój profil na LinkedInie. Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Właśnie o, tak, ja jeszcze, tak jest, żeby było łatwiej, jeszcze łatwiej. Bardzo Ci dziękuję. No, mnóstwo wiedzy i inspiracji tak naprawdę do wykorzystania już od razu. Podałeś świetne przykłady i rozwiązania, więc bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie i mogliśmy o tym posłuchać, więc super, było bardzo dużo pytań, na pewno będzie jeszcze, ale już musimy niestety kończyć, więc bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, a dla Was uczestnicy do zobaczenia na następnym webinarze. To, tobie, Adriano, dziękuję za zaproszenie i wszystkim tym, którzy mu się chciało połączyć i słuchać mojego mlaskania i paplania. Życzę miłego dnia i przede wszystkim sukcesów w e e-commerce, żeby Wasze e-commerce wzrastały, sklepy rosły, a żebyście byli zadowoleni. Pamiętajcie, ja wiem, że to jest absurdalne, ale kasa nie jest najważniejsza. Najfajniej byłoby, żebyście mieli wszystkim radocha z tego, co robicie, a kasa sama wtedy będzie waliła do was strumieniami. Tego wam życzę. Pozdrawiam. Świetne zakończenie. Trzymajcie się. Cześć, Popo. Cześć, cześć. Hej.